Witamy w telewizji planetowej. Redaktor Siurek, a za kamerą redaktor... Łodyżko. Tak! W tym tygodniu pokażemy wam materiał, który został wygrzebany z archiwów ekosystemu. Przedstawia on, dokumentuje on pracę Space Invadera oraz ZUSA w okolicach roku 1999. Te pliki są do ściągnięcia ze strony ekosystem.org. Zapraszamy was serdecznie do ściągania. Warto. Natomiast w tym tygodniu wy zobaczycie trochę wycinków z tego materiału. I zapraszamy was do tego, co będzie w przyszłym tygodniu. Nie zapomnijcie o swojej telewizji. Przysyłajcie swoje materiały. Oglądajcie i podcasta cuckajcie. Nie bójmy się tego. Pa, pa, pa. Ciao! On a sorti toutes nos affaires, il n'y en avait pas. Vous étiez garé ici ? On avait toutes nos affaires qui étaient là. Mais on avait bien aimé que vous nous racontiez comment ça s'est passé. Airbus 220. For your comfort and safety, please put all your hand luggage in the third locker. Wear my news that this flight is non-smoking. Thank you. Tu veux pas un fond de s'il te plaît?
Uwaga, to jest errata do poprzedniego odcinka telewizji wlepnetowej. Fabryka, w której planowaliśmy zrobić laktację, została zalana. A więc impreza jest odwołana. Jeżeli coś się będzie działo, pojawi się do nas plaszu wlepnetbz.net. Natomiast na pocieszenie chcielibyśmy was poinformować, że już w roku 1999 niektórzy narzekali na to, że nie mamy poduszkowców. Jest to orędzie Centrum Akceleracji Interpolarnej na rok 1999. Orędzie 1999 roku, które skierowujemy dla Państwa, jest wyrazem naszego niezadowolenia i rozczarowania wobec tego, co nam wpajano jako dzieciom. Już wiemy, że w 2000 roku nie będziemy jeździć poduszkowcami, unosząc się lekko nad ziemią.